Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o magii luster, w tym znaczeniu pozytywnym i w tym znaczeniu negatywnym. W znaczeniu pozytywnym. Magia luster to wykorzystanie płaszcza ochronnego, czyli stworzenie własnego lustra ochronnego, aby odbijało wszystkie złe życzenia, złe oko i takie wszystkie negatywne osoby i sytuacje. To jest bardzo, bardzo proste. Jeżeli masz wykształcone właściwości wizualizowania, możesz wizualizować takie lustro, szczególnie w obecności osób, które wiesz, że Ci źle życzą. Wiesz, że ktoś Ci źle życzy, otaczasz się takim lustrem, na takiej zasadzie wszystko, co wysyłasz do mnie, wraca do Ciebie w tej samej ilości. Czyli jeżeli ktoś wysyła coś dobrego, to dobre do niego wróci. Jeżeli wysyła coś złego, to złe do tej osoby wróci. Czyli Ty nie robisz nic więcej. Ty tylko i wyłącznie aktywujesz lustro, czyli pewna forma boskiej sprawiedliwości, bo przecież ta osoba wcale nie musi do Ciebie wysyłać czegoś złego. Jeżeli wysyła, to dostaje to z powrotem. Jeżeli wysyła dobre, to tylko dobre mieszka w jej życiu. Dobrze, więc lustro, wizualizowanie płaszcza ochronnego, wizualizowanie lustra na sobie, na dzieciach, na partnerze, partnerce, na Twoim domu, na Twoim ogrodzie jest bardzo prostą metodą, ale może ta metoda być zawodna w przypadku spotkania z kimś, kto jest zaawansowanym czarnym magiem czy czarną wiedźmą, to wtedy takie lustro może być niewystarczające. Ale w większości takich zwykłych ludzi funkcjonuje. Magia luster negatywna jako forma czarnej magii. Na czym to polega? Te osoby z Was, które znają moją powieść, trylogia, czyli Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy, Tajemnica Wiedźmy z Folsin, Córka Arcykapłana, Amulet z Rubinem, czyli te wszystkie części. To wiedzą, że mamy tam księżną Ulris, czyli Margaret de Rons. Margaret wykorzystuje magię luster, aby śledzić inne osoby. Dlaczego? Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Lustra są jak portale, jak tafla jeziora, tafla wody, tafla studni. To jest wejście do innych przestrzeni, wejście do innych światów. W mojej powieści masz kilka razy pokazaną siłę lustra, czyli w komnacie zwierciadeł, w jaskini, gdzie były malowidła, które działały na zasadzie lustra jako portalu, jako wejścia, no i oczywiście w samych działaniach księżnej Margaret de Rons. To śledzenie innych ludzi to jeszcze nie jest coś takiego strasznego, złego i takiego bardzo, bardzo negatywnego. Oczywiście to nie jest piękne, bo nikt nie chce być śledzony, a przy pomocy takiego wejścia do życia innych ludzi można zobaczyć praktycznie wszystko, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji takich działań. Wszystkie działania mają konsekwencje, również śledzenie innych ludzi w przestrzeni czy w energii. I to są negatywne konsekwencje, bo to jest wchodzenie w czyjeś życie, wchodzenie w czyjąś przestrzeń. To jest tak, jakbyśmy włamali się do czyjegoś domu, żeby sobie zobaczyć, jak ktoś mieszka. Czyli jeżeli robisz coś takiego, zajmujesz się czymś takim, to jak najszybciej przestań i oczyść się z tego i proś o boską sprawiedliwość i wybaczenie Twoich działań. Magia luster, o której jednak dzisiaj chciałabym powiedzieć, jako zaawansowana forma czarnej magii, to jest coś naprawdę wstrętnego, czym zajmuje się wiele, wiele czarnych magów i wiele czarnych wiedźm. I tutaj nie mówię o takich czarnych magach, którzy zdają sobie sprawę z konsekwencji, którzy wybierają świadomie tą ścieżkę demoniczną, którzy wiedzą, co robią i tak dalej, ale takich pseudo-czarnych magów i takich pseudo-czarnych wiedźm, które czegoś się tam nauczyły, gdzieś tam jakieś mają właściwości po kimś i zajmują się czymś, o czym nie mają pojęcia, albo sobie tak
patrzą, a co mi tam, co mi się tam stanie, jakie to tam będzie miało konsekwencje. A właśnie, że ma konsekwencje i to właściwie natychmiastowe, tym bardziej, jeżeli spotkam się z kimś takim jak ja, kto wymierza boską sprawiedliwość. Czyli magia luster negatywna. Jak możesz zaobserwować, że jesteś ofiarą takiej magii luster? Bardzo często spotykamy się z tym w przypadku naszych znajomych, bliskich nam osób, które na przykład zleciły taką magię luster albo same się tym zajmują, tak gdzieś tam, jako hobby, z nieświadomości. Czyli tej osobie nagle zaczyna się powodzić lepiej, a tobie gorzej. I to na takiej zasadzie, że jakby ktoś tobie coś kradł, a w zamian dawał ci coś, czego nie chcesz. Czyli jesteś super śliczną dziewczyną albo super przystojnym facetem i nagle role się zamieniają z jakimś tam kolegą albo koleżanką. Ona zaczyna wyglądać tak jak ty, a ty tak jak ona czy tak jak on. Czyli ty jesteś super smukła, śliczna i nagle z tygodnia na tydzień zaczynasz być gruba, brzydka, mieć wypryski na twarzy, a ta druga osoba wręcz odwrotnie, ona nagle wygląda tak jak ty. To może być wskazówka na magię luster. W sukcesie zawodowym, finansowym, jakimkolwiek innym, tak samo ty nagle zaczynasz coś tracić, a ktoś zaczyna coś zyskać. Jeszcze masz szczęście, jeżeli znasz tą osobę i możesz to obserwować, bo wtedy od razu wiesz, że jesteś ofiarą magii luster. Ofiarą, bo tobie coś zostaje zabrane, nad czym może pracowałaś, ciężko pracowałeś, a ktoś sobie to po prostu ukradł i dał ci w zamian jakiś syf za przeproszeniem. I to jest właśnie najgorsze, bo gdyby jeszcze tylko ukradł, zabrał i uciekł, ale nie, on ci w zamian daje swój syf. I tego najbardziej nie chcemy, bo jeżeli nam ktoś jeszcze coś ukradnie, a my się znamy na tym, jak się ciężko pracuje, jak się pewne rzeczy osiąga, to bardzo szybko sobie znowu coś odbudujemy. Ale jeżeli ktoś nam w zamian wyładował śmieciarkę na naszym podwórku, no to już jest trudniej, bo trzeba to najpierw posprzątać i się tego pozbyć. Czyli magia luster nie byłaby taka wstrętna, gdyby tylko zabierała. Ona jest dlatego taka wstrętna, bo ona daje ci coś, czego nie chcesz w twoim życiu. Czyli pryszcze, otyłość, wypadające włosy, braki, jakieś tam problemy finansowe, a ta druga strona rozkwita, czyli czarna wiedźma, czarny mag albo osoba, która to zleciła. I teraz tak, co można zrobić z magią luster? No trzeba po prostu szukać profesjonalnej pomocy, bo to nie są żarty. Ty możesz w przeciągu miesiąca, miesięcy nagle być wrakiem człowieka i na to nie zasłużyłaś i nie zasłużyłeś. Ktoś ci po prostu nie tylko ukradł, ale ci jeszcze władował swoje bagienko. Na mojej stronie mariebukardy.pl w zakładce rytuały albo rytuały w nagłej potrzebie masz rytuał przeciwko magii luster. Co ja potrzebuję do tego rytuału? No jak najdokładniejszy opis sytuacji, żeby mi było szybciej i łatwiej działać. Zdjęcia przed i po, czyli szczególnie jeżeli dotyczy wyglądu, to na przykład jak wyglądałaś wcześniej, czy wyglądałeś wcześniej, jak wyglądasz teraz. W jakich dziedzinach czujesz, że ktoś ci nie tylko coś zabiera, ale ci daje coś złego. Jak największą ilość szczegółów do każdego zamówionego rytuału, to mi bardzo, bardzo pomaga, bo po prostu oszczędza mój czas i moją energię. Ja nie muszę o wszystko pytać, ja nie muszę wszystkiego odczytywać, tylko już mam pewne tropy i jak detektyw wchodzę w dane energie. I musisz zdać sobie sprawę z tego, że rytuały przeciwko magii luster mają u mnie kilka etapów, czyli najpierw trzeba oczyścić podwórko, trzeba oczyścić ten syf, który został wysłany, trzeba to zwrócić do nadawcy, trzeba zabezpieczyć osobę przed kradzieżą ponowną i przed ponownym wysypywaniem śmieci na podwórku. No i oczywiście trzeba wymierzyć boską sprawiedliwość, ponieważ osoba, która to robi, musi to poczuć, że tak się robić nie powinno. Czyli jeżeli masz problem z magią luster, zapraszam na moją stronę.
Jeżeli masz pytania, to pytaj tutaj w komentarzach. Do zobaczenia, do usłyszenia i odwagi. Wszystko można pokonać, również magii lustra. Twoja Maria Bukara.